Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Witam wszystkich. Nie powiem dobry wieczór, bo dla mnie to absolutnie nie jest dobry. Miło jest, jak przyjeżdżam tylko przed meczem, po meczach. Tutaj już tak miło nie jest. Przegraliśmy wysoko. Myślę, że Wisła wygrała zasłużenie, natomiast nie wiem, czy aż tak wysoko my zasłużyliśmy na przegraną. Chcieliśmy grać otwarty futbol. Początek meczu wskazywał na naszą przewagę, jednak po bramce mamy jakiś tam problem i tak to się skończyło. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę też na dwa kluczowe moim zdaniem momenty. Końcówka pierwszej połowy, kiedy odebraliśmy piłkę na 16 metrze Wisły i niedokładne podanie Sekulskiego odebrało nam okazję w ogóle do tego, żeby wyrównać, i początek zaraz drugiej połowy, kiedy przy wyniku 2-0 chcieliśmy gdzieś tam mocniej jeszcze ruszyć i spróbować strzelić bramkę kontaktową. Dani Ramirez nie wykorzystał sytuacji i później tak to się skończyło. Bolesna porażka dla nas, tym bardziej, że jest to trzecia porażka nasza z rzędu i myślę, że musi minąć kilka dni, żebyśmy przegryźli tą porażkę. Jutro mamy trening, później dwa dni wolne i będziemy musieli się przygotować do kolejnego trudnego meczu u nas w Łodzi z Legią. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Trudno nie być zadowolenia po zwycięstwie 4-0, choć myślę, że ten wynik jest wysoki, a jakość rywala była naprawdę duża, bo zespół ŁKS-u prezentuje naprawdę się bardzo dobrze od początku sezonu. Ale chciałbym w tym miejscu pogratulować zespołowi, bo wytrzymał ten napór łódzkiego klubu i to, co najważniejsze, strzelił 4 bramki. To, czego wcześniej nie mogliśmy zrobić. Także na pewno to jest duże słowo uznania dla drużyny za to zwycięstwo. Duże słowo uznania też dla kibiców, którzy mocno ten zespół wspierali i chcieli pomóc w odniesieniu tego zwycięstwa. Także myślę, że zarówno piłkarze, jak i kibice są po tym spotkaniu zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiesz, ja chciałem zapytać o Lukasa Kramisa, co mu się stało, ewentualnie, czy to była profilaktyka, czy jednak uraz przez którymi Lukasa? To się okaże, bo Lukas doznał urazu i doszedłem do wniosku, że nie warto ryzykować i taką podjąłem decyzję, że Lukas nie zagra w drugiej części meczu. Także na diagnozę tak naprawdę poczekamy, myślę, że do poniedziałku, bo jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby ją nakreślić. Także to czas pokaże, co tak naprawdę będzie dalej, jaka diagnoza będzie, jeśli chodzi o Lukasa. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.